Dzień dobry, kolejny odcinek z zapachami, tym razem nie będą to najtańsze zapuchy, zapuchy, to nie będą najtańsze zapuchy. Najtańsze zapachy z Zary, będą to zapachy nieco droższe, zapachy z Zary, no nie ma tam konkurencji. Markę Zoologist możecie znać, bo możecie ją znać, a możecie ją znać też i kojarzyć z mojego kanału, ponieważ ona w tych odcinkach zapachowych pojawiała się już wielokrotnie. I jest to jedna z tych marek, które mnie bardzo interesują. Oczywiście jest to jedna z marek niszowych, które mnie bardzo, bardzo interesują. Jeśli właśnie chodzi o tę niszowość, to Zoologist swego czasu było marką, która w swojej ofercie miała zapachy bardzo mocno niszowe i bardzo mocno trafiające raczej w gusta osób, które w tych niszowych zapachach gdzieś tam gdzieś te zapachy wybierają. I tak gdzieś od mniej więcej dwóch lat, wydaje mi się, że mniej więcej od dwóch lat, wypuszczają zapachy co najmniej bezpieczne. Wypuszczają zapachy, które coraz mniej z tą niszą miały wspólnego i coraz więcej słyszałam takich głosów na temat tego, że właśnie Zoologist staje się bezpieczne, staje się trochę nawet nudne albo przewidywalne i faktycznie coraz mniej zwierzęce, a przecież o to w tej marce między innymi chodziło, żeby zwierzak miał ten zapach trochę zwierzęcy. Więc jak jest z nowościami? Przede mną stoją dwie nowości z tego roku i jedna i druga to jest rok 2022, czyli takie dzieciaczki tejże marki. I mamy tutaj Cockatail, to jest najnowszy zapach i Sacred Scarab, to jest zapach, który się chwilę temu dosłownie na rynku pokazał. Dodam jeszcze, że jeśli chcecie usłyszeć nieco więcej na temat marki Zoologist, to odsyłam Was oczywiście do filmu na temat tejże marki, bo jest cały taki film. Zanim przejdę do omówienia poszczególnych zapachów, to chciałabym od razu zaznaczyć, że dla tych wszystkich, którzy od jakiegoś czasu czuli się tacy lekko zawiedzeni tym, co marka Zoologist oferuje, to muszę powiedzieć, że to są zapachy, które przywracają wiarę absolutnie w tę markę i może pokazują, że tamte kierunki to była chęć poeksperymentowania z czymś nowym i nie osiadania jedynie w tych takich bardzo mocnych, odzwierzęcych zapachach. Może trochę próba flirtu z lekkim takim mainstreamem, ale tutaj widzimy w tych zapachach już bardziej powrót do korzeni, chociaż osoby, które z tym mainstreamem, nawet w markach niszowych, lubią sobie właśnie poflirtować, też znajdą coś dla siebie. Zacznę od zapachu lżejszego i od zapachu nowszego i zdecydowanie jest to mój faworyt, więc tym razem troszeczkę inaczej niż zwykle, bo od faworyta zacznę. Czyli zaczniemy od papugi nimfy. Tak wygląda pudełko z limitowanej edycji. Zawsze, kiedy pojawia się nowy zapach, jest rzuconych ileś tam sztuk tych zapachów limitowanych i one się różnią, te flakoniki. One mają zwykle w tych podstawowych wersjach, to jest po prostu flakonik z czarną naklejką, jest tam rysunek tego zwierzęcia, które jest patronem danego zapachu. A jeżeli chodzi o limitowane wersje, no to one się różnią kolorystycznie. No, krowa była w łaty, tutaj jest takie piękne żółte opakowanie, które fantastycznie nawiązuje w ogóle do nut zapachowych i zaraz Wam powiem, jakie to są nuty zapachowe. Przejdźmy sobie najpierw do omówienia opakowania. No więc tak wygląda ta limitowana wersja. Ma taki zielono-limonkowy, lekko żółto-zielono-limonkowy kolor. Jeśli chodzi o nuty zapachowe, nuty głowy, rabarbar, malina, szampan, nuty serca, mimoza, nuty pudrowe, drewno-kaszmirowe, nuty bazy, wanilia, piżmo, drzewo gwajakowe, paczula. Słuchajcie, nie można bez pryskania się omawiać zapachu, to jest jakby wiadome. Jeśli chodzi o ten zapach, to no jest to zapach, który spodobał mi się od razu. Od razu. Jest niezwykle taki musujący, wręcz czuć to bąbelkowanie gdzieś tam na języku.
mocno taki musujący, szampański, coś, o ja wiem, to jest ten zapach w tym pierwszym uderzeniu, jest tutaj wyczuwalna wanilia i taka bardzo, bardzo delikatna pudrowość, ale to wszystko jest przykryte takim musowaniem, maliną, która nie jest słodka. Nie, jedyną słodyczą, jaką tutaj wyczuwam, to jest właśnie ta wanilia i ta lekka taka pudrowość, która gdzieś tutaj jest i to jest taka bardzo miękka słodycz, nie jest to taka ulepna słodycz, ale lekkości właśnie tej słodyczy nadaje to musowanie. Trochę mi to przypomina taki waniliowy, super lekki deser z jakąś taką malinową, z malinowym sosem, a do tego dostajecie kieliszek różowego szampana. Przepiękna kompozycja zapachowa. Po tym pierwszym uderzeniu deserowo-szampanowym kolejną rzeczą, jaką da się tutaj bardzo dobrze wyczuć, jest drewno. I to drewno jest takie świeże. To drewno jest świeże, ono nie jest jakimś takim drewnem spróchniałym, starym, tak jak bardzo często właśnie w niszy gdzieś to drewno, takie najczęściej gdzieś się znajduje, tylko jest to takie bardzo lekkie drewno. Jest tutaj też bardzo dobrze wyczuwany rabarbar i on też jest w takiej odsłonie swojej goryczkowatej lekko, co dzięki temu ten zapach nie jest właśnie taki równy, płaski i słodki, tylko jest wielowymiarowy. To jest bardzo ciekawe, dlatego że zwykle zapachy takie pudrowe, takie piżmowo-pudrowe kojarzą mi się z zapachami, które gdzieś tam się wypłaszczają, a ten zapach przez bardzo długi czas gra sobie na tej skórze i trochę tak jak zapach Kameleon też z marki Zoologist zmienia się na tej skórze, dając nam co jakiś czas zupełnie inne odczucia w naszym nosie. I to jest zapach, który można śmiało nosić przez cały rok, ale to jest zapach, który będzie Wam przypominał o wakacjach. On jest niezwykle słoneczny, bardzo taki, powiedziałabym nawet, że jest solarny, jest bardzo lekki, ale jest to zapach, który śmiało sprawdzi się również zimą i to jest zapach, który jest idealny i na dzień, i na wieczór. No super, i to jest taki poprawiacz nastroju. Ja jestem zachwycona absolutnie. W końcu nowy zwierzak, który zrobił mi takie wow, bo już dawno takiego bardzo dużego wow od tej marki nie miałam, chociaż oczywiście tamte zapachy, o których Wam opowiadałam, bardzo mi się podobały, no w końcu je mam i ich używam, natomiast to jest absolutne wow. Drugim zapachem jest Sacred Scarab i to jest zupełnie inny rodzaj zapachu, zupełnie inna półka. O, tutaj macie te klasyczne opakowania, one tak wyglądają, więc papuga w tym klasycznym opakowaniu również będzie z czarnym korkiem i z taką czarną naklejką. Jeżeli chodzi o Sacred Scarab, to już Wam mówię, jakie tutaj mamy nuty. Nuty głowy, aldehydy, cywet, cytryna. Nuty serca, lotos, czerwone wino, śliwka. Nuty bazy, kadzidło, mirra, benzoes, mech dębowy, labdanum, rodzynka, bursztyn, piżmo, styrak, galbanum, cedr, olej jałowcowy. Uff! Tyle powiem. Chyba nigdy nie zdarzyło mi się jeszcze wymieniać tylu nut zapachowych, jeżeli chodzi o jedne perfumy, a podejrzewam, że to nie są wszystkie, które w tym zapachu się znajdują, bo zazwyczaj marki nie zdradzają i twórcy tych zapachów nie zdradzają pełnego wachlarza nut zapachowych, które w danym zapachu się znajdują, chociaż uważam, że to jest trochę nie w porządku, bo można mieć alergię na przykład i może się tam znaleźć coś, na co macie uczulenie. Nie wiem, czy tak jest też w tym przypadku, ale byłabym zdziwiona, gdyby było inaczej, w sensie gdybyśmy naprawdę otrzymali tutaj pełną listę. I ten zapach taki właśnie jest, to znaczy jest nieprawdopodobnie bogaty. Już sobie ją tu prysnę. I to jest zupełnie inna kategoria zapachu. Ten zapach to jest zapach nowoczesny, to jest zapach wibrujący, lekki i świeży. Jeśli chodzi o skarabeusza, to otwiera go bardzo mocno zapach bardzo animalny. To cyweta tutaj zaczyna nam pachnieć na dzień dobry. I bardzo, bardzo taki cytrynowy w całej swojej ciężkości, która mu towarzyszy. Pierwsze uderzenie jest w ogóle takie mocno vintage'owe, takie bardzo klasyczne. Strasznie ten zapach przypomina mi konstrukcję
zapachów sprzed wielu lat. W tej chwili bardzo rzadko, kiedy mam okazję powąchać zapachy z tych zapachów nowych, które byłyby w podobny sposób skonstruowane. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam z jakąś taką nowością w świecie perfumiarskim do czynienia, które byłyby w podobny sposób ułożone, jak właśnie Sacred Scarab. Jeśli chodzi o następny moment, który tutaj się zaczyna po tym, jak tą cytryną i cywetą dostaniemy w nos, to następne, co da się wyczuć, to całą gamę przypraw otuloną właśnie w taki cytrus, tak jakbyśmy wzięli tę gamę przypraw z tym cytrusem i włożyli w takie wino śliwkowe. Jest tutaj śliwka i jest ten taki, coś takiego deserowego jest w tym wszystkim, natomiast jedno i drugie ma wydźwięk deserowy, ale to jest taki lekki, sujący deserek, a to jest ciężki deser, taki zimowy, z czekoladą, śliwką i porcją rumu. To taka jest różnica. Oczywiście nie ma tej czekolady ani rumu, ale chodzi mi o te bogactwo, takie przyprawowo-jadalne trochę. Jest mocno zwierzęcy. Bardzo mocno zwierzęcy. Widzę, że tutaj Janek cierpi trochę, bo jest mocno zwierzęcy. Jest to zapach, który albo się bardzo polubi i bardzo nas zafascynuje, albo totalnie będzie on zbyt ciężki, zbyt intensywny, bo jest to zapach z gatunku tych, od których może rozboleć głowa. Boli się głowa? W sensie zaczynam się czuć jeszcze. Zapach ten potem z upływem czasu zamienia się w taki bardziej dymny, w coś takiego bardziej kadzidlanego. Tak jak sam zwierzak tutaj swoim strojem nawiązuje, można szukać tutaj odniesień do Egiptu, zresztą sam zwierzak mocno egipski jest. Tak właśnie wąchając to, ma się w głowie trochę Kleopatrę, być może jakieś jej rytuały pielęgnacyjne, gdzieś kąpiel w kwiatach lotosu, więc być może twórca, tworząc ten zapach, miał w głowie właśnie taką Kleopatrę, która te swoje rytuały pielęgnacyjne gdzieś tam przeprowadza, właśnie kąpiel w lotosie, nasmarowanie ciała olejkami, gdzieś tam te przyprawy wszystkie i tak dalej. Więc na sam koniec pozostaje nam jakiś taki szyprowo-ambrowy zapach, który bardzo, bardzo długo utrzymuje się na skórze. To jest zapach, który nawet po kąpieli na naszej skórze zostaje, więc trzeba go stosować z umiarem, z umiarem. Jest to zapach, którego absolutnie nie polecałabym nikomu kupowania w ciemno. Zresztą właściwie żadnego zapachu nie polecam Wam, żeby kupować w ciemno. Natomiast to jest jeden z tych zapachów, których totalnie powinniście mieć próbkę wcześniej, nawet nie tyle przewąchać to w sklepie, ale zamówić sobie próbkę i pochodzić z tym zapachem, bo to jest zapach na tyle bogaty i na tyle intensywny, że musicie sobie zobaczyć, jak Wasza skóra z tym popracuje i co tam na tej skórze Waszej konkretnego zostanie. Na przykład na mojej skórze zupełnie inne składniki zostawały niż na skórze mojej koleżanki po czasie, więc to pachniało, jakby to były dwa kompletnie różne zapachy. Ten zapach jest zdecydowanie zapachem bezpieczniejszym, natomiast to nie jest zapach nudny. To jest zapach, który jest bardzo interesujący i ja osobiście zostaję jego dużą, dużą fanką. Oczywiście oba te zapachy znajdziecie w perfumerii Lulua, zarówno stacjonarnie, jak i przez internet. Polecam wcześniej oczywiście zaznajomić się z zapachami, więc wpadajcie do Lulua w Krakowie albo w Katowicach, albo zamówcie próbki przez internet. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Wszystkie rzeczy oczywiście znajdziecie w opisie na dole. Dzięki wielkie, do zobaczenia, pa!